Moja kubka wstydu obecnie liczy ponad 47 gier, które mam zamiar przejść, a nie tylko zalegają na cyfrowych półkach, jak to bywa z grami kupionymi w Humble Bundle albo innych podobnych udziwnieniach. Chciałbym móc wam przy tym powiedzieć, że wybór kolejnego tytułu do ogrania był trudny, ponieważ na tej wielkiej mitycznej stercie leży chociażby kosmiczne rumakowanie w Rebel Galaxy, JRPG dla każdego fana Girls Bandów, czyli Omega Quintet, indycze turowe Soulsy, Xenoblade Chronicles X, w którym mam już ponad 170 godzin, a którego jeszcze nie skończyłem, albo Wiedźmin 3, który leżał w pudełku prawie 2 lata, zanim w ogóle postanowiłem go włożyć do napędu, żeby tylko pobrać patcha. Jednak tak nie było, albowiem wybór był prosty. Witam wszystkich serdecznie, mam na imię Jacek Kaleta, a to co za chwilę obejrzycie będzie moją próbą zrecenzowania obecnie ostatniej części dość leciwej już serii Tales of, o nazwie Tales of Berseria, tytułu bez problemu dostępnego na PlayStation 3, PlayStation 4 oraz PC. Tales of Berseria, jak już wspomniałem przed chwilą, jest dokładnie rzecz ujmując 16. pełnoprawną odsłoną tej serii oraz 4. częścią z tak zwanej nowej fali Talesów, która została zapoczątkowana w 2011 roku przez pierwszą część Tales of Xillia. Gdyby tego było mało, jest to prawilny prequel do wydanego rok wcześniej Tales of Zestiria, co bardzo mocno jest podkreślane w nowej odsłonie. Oczywiście jak na nowy akt tego wiekowego cyklu przystało, deweloperzy z Bandai Namco pod dowództwem Yoshimasu Tanaki oraz Tatsuro Udy postanowili chwycić mocno w swoje dłonie utartą już do bólu możliwości formułę Talesów i wyszlifować ją tak niemożebnie, aż zaczęłaby przypominać diament. Co muszę pochwalić, albowiem Berseria jest do tej pory jednym z najlepszych Talesów w moim mniemaniu. Na ów sukces składa się oczywiście wiele czynników, zaczynając chociażby od historii, która sama w sobie na początku mogłaby wydawać się totalnie sztampowa, lecz im dłużej z nią obcujemy, to odkrywamy wszystkie smaczki i niuanse sprawiające, że jest ona czymś więcej niż tylko banalną opowiastką o grupie bohaterów ratujących świat. Przez dobre 40 do 60 godzin czasu gry będziemy przeżywali historię Velvet, młodej dziewczyny, która była jedną z osób ocalałych ze zdarzenia nazywanego Szkarłatną Nocą lub Otwarciem, podczas którego demony nawiedziły dominium ludzi i urządziły sobie degustację mięsa mieszkańców z pobliskiej wioski, zaraz po tym jak dokonały one na ów niewinnych masowego mordu. Wraz z nią owej nocy ocalał jej brat Lafiset oraz szwagier Artorius. Jednak od tamtego momentu minęło już kilka lat i teraz cała trójka stara się żyć w spokoju i zapomnieć o horrorze minionych dni. Co niestety nie jest im dane, ponieważ szkarłatny księżyc powrócił na nieboskłon, co oznacza tylko jedno. Noc demonów rozpoczęła się na nowo, a po środku tego wszystkiego znajduje się Velvet i jej bliscy. Jednak tym razem jest inaczej. Plaga nie pojawiła się znikąd, a została wpuszczona przez krwawy rytuał wykonany na Lafisecie, którego trybunem był Artorias. Jak sami się pewnie domyślacie, Velvet widząc to wszystko traci swoje zmysły i postanawia dokonać zemsty za wyrządzone jej krzywdy. Co samo w sobie wydaje się dość sztampową opowiastką, znaną nam z setek książek, filmów, komiksów i nawet gier. Jest jednak niewielka różnica między historią w Berserii, a chociażby w Phantasy Star, Heavenly Sword albo innych przedstawicielach gatunku Zabij za to, że tobie zabito. Pani Zemsta jest tutaj tylko niewielką składową całej opowieści. Opowieści traktującej o reinkarnacji, walce z przeznaczeniem, klątwach, poszukiwaniach odpowiedzi i wielu innych motywach. Jest to znak rozpoznawczy nowej fali Talesów, które starają się być czymś więcej niż jednotorową historią, gdzie zawsze wszystko musi się udać. Xillie potrafiły nam udowodnić, że nasze dobro nigdy nie było najważniejsze. Zestiria, iż bycie wybrańcem oznacza coś więcej niż tylko dbanie o wypełnienie misji, a Berseria stara się pójść jeszcze bardziej do przodu, pokazując jak to każdy z bohaterów jest częścią składową historii, a nie głównym trybikiem, bez którego nic by nie miało miejsca. Oraz, że nawet jeżeli istnieje coś takiego jak społeczeństwo idealne, to nie oznacza to, iż powinniśmy do niego dążyć. Co sprawia tylko, że historia jest naprawdę ciekawa, a każda chwila spędzona z bohaterami porusza w naszym sercu strunę empatii, przez co przywiązujemy się do nich i przejmujemy tym, co ich spotyka. A uwierzcie mi, jest tego naprawdę dużo. Oczywiście pomimo włożenia ogromnego nakładu pracy w dany aspekt, trafiają się też elementy słabsze, po których od pierwszych chwil czujemy, iż były nastawione na wywołanie u nas danych emocji. Jednak są to zjawiska marginalne, ponieważ cała reszta sprawia, iż w naturalny sposób odczuwamy całą paletę emocji. Emocji, które możemy wyładowywać na dwa sposoby. Dzięki potyczkom z przeciwnikami będącymi niegdyś głównym atutem serii, albo poprzez wykonywanie nie tylko bitewnych zadań pobocznych i ogólne chłonięcie tego wszystkiego, co się dzieje dookoła bazowej porcji produktu.
Zacznijmy jednak od pierwszej możliwości, czyli walki, która w Berserii jest jedną z najlepszych wersji ostatniej iteracji Limbs, jaką miała ów seria. Oczywiście nie uświadczymy tutaj takiego przeskoku w jakości mechanik walki, jak w przypadku wiele starszych odsłon. Jednak bez problemu jestem w stanie stwierdzić, że twórcy nie starali się odkryć koła na nowo przy tworzeniu pierwszej pełnoprawnej next-genowej odsłony, a jedynie wzięli to, co było już prawie idealne w Zestirii i znaleźli sposób na sprawienie, iż ta mechanika stała się jeszcze lepsza. Starcia z różnej wielkości przeciwnikami są bardzo płynne, a wszystkie przejścia między kolejnymi kombinacjami ciosów w pełni naturalne. Nie mamy do czynienia z czymś takim jak niepasujące po sobie animacje. Warto też wspomnieć, że umiejętności, jakie przyjdzie nam używać, nie są tylko funkcjonalne, ale również zjawiskowe. Jeżeli natomiast nie lubicie spędzać swojego wolnego czasu tylko na obijaniu się z innymi przeciwnikami, to do dyspozycji otrzymacie quasi otwarty świat pełen sekretów do odkrycia, minigierek do zabawy i lokacji do zwiedzania. Przy czym za wszystko zostajemy w mniejszy lub większy sposób wynagradzani strojami dla całego zespołu, ekwipunkiem oraz jednym z najbardziej rozpoznawalnych motywów serii, czyli skitami. Jest to coś, za co fani krytykowali Metal Gear Solid 5, ponieważ czuli się oszukani z powodu, iż deweloperzy poszli na łatwiznę i zamiast cutscenek dali im do odsłuchania krótkie rozmowy na taśmie. Tak w serii Tales of jest to coś, bez czego nie wyobrażam sobie grania. Jest to bardzo fajny element, który mam nadzieję, że nie zostanie porzucony w następnych odsłonach. Odsłonach, które jak Tales of Berseria będą jeszcze bardziej next-genowym przeżyciem, co sprawia, że otrzymujemy plusy, jak i minusy zarazem. Plusem jest fakt, iż oprawa audiowizualna stoi tutaj na bardzo wysokim poziomie. Nieważne, czy obserwujemy specjalne animowane przerywniki, czy te stworzone na silniku gry. Oczy raduje przywiązanie do detali, takich jak ślady krwi na postaciach, kiedy zostaną zranieni odpowiednio, albo uszkodzenia terenu. Jest to jednak niewielki motyw, który dostrzegą tylko ci, zwracający uwagę na owe detale. Nawet dubbing angielski jest wykonany bardzo dobrze. Nie czułem, jakobym obcował z czymś zrobionym na siłę, a i w pewnych momentach naprawdę wolałem angielską ścieżkę dźwiękową niż oryginalną japońską. Są też jednak takie rzeczy, które widać na pierwszy rzut oka i kłują nasz zmysł wzroku oraz poczucie smaku. W sferze wizualnej są to animacje, które dalej są mocno zakorzenione w erze PlayStation 2. Nie wątpię, że do ruchu postaci w przerywnikach filmowych używano jakiegoś rodzaju mockupu, jednak jest on słabej jakości i widziałem gry utrzymane w podobnym stylu graficznym, posiadające ten aspekt na o wiele wyższym poziomie. Drugim znaczącym minusem jest brak większego wyzwania. Doskonale rozumiem, że grę można odpalić na wyższym poziomie trudności, przez co otrzymujemy mniej XP, a przeciwnicy są bardziej agresywni i mają zwiększone nie tylko statystyki, ale też poziom. Co nie zmienia faktu, że jeżeli ja, człowiek posiadający dwie lewe ręce, z czego nie do końca nazwijmy to są sprawne, daję sobie radę z tym tytułem na wyższych poziomach trudności, to jest w tym jednak jakiś problem. Zły balans może doprowadzić do znudzenia, przez co zaczniemy omijać walki. Co z kolei doprowadzi do momentu, gdzie uderzymy o ścianę, której nie będziemy mogli przebić, nie dlatego, że jest trudna, ale dlatego, iż tak została zaprojektowana gra. Reasumując mój dość długi już wywód. Czy Tales of Berseria jest tytułem godnym uwagi? Tak. Każdy fan serii powinien zagrać ten tytuł, a ci, którzy na co dzień nie obcują z JRPG-ami, również powinni spróbować. Berseria może być tym idealnym punktem wejścia w gatunek dla laików, nawet pomimo posiadania dość przytłaczającej zawartości i czasami problemów z backtrackingiem. Czy gra jest warta kwoty 199 zł na konsolę i 159 na PC zgodnie z Allegro? W moim mniemaniu jak najbardziej, chociaż sam dopadłem ją w cenie 130 zł, więc polecam maksymalnie wydać do tej kwoty. Chociaż nawet jeżeli wydacie więcej, to i tak jest to produkt warty każdej złotówki. A czy Tales of Berseria jest najlepszym Talesem do tej pory? Odpowiedź jest wręcz elementarna. W moim mniemaniu jest to najlepsza odsłona pod względem mechaniki, świata, bohaterów i historii. Ale czy tak jest na pewno, przekonajcie się sami ogrywając ten tytuł, który tak szczerze mówiąc jest bezproblemowo dostępny w naszym kraju. Bo po co macie mi wierzyć na słowo, skoro możecie się sami o tym przekonać? A tymczasem, do następnego razu. Cześć!